Halo, halo, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Graba, a to jest materiał, w którym rzucimy okiem na grę, która nazywa się Sifu. Widzowie pytali, czy zagram, a widzicie, jakim ja jestem cudownym youtuberem i streamerem i w ogóle, bo jest prośba i od razu tę prośbę spełniamy. Także zobaczmy, nowa gra, to jest gra od twórców gry, która nazywa się Absolver i chyba koncept jest bardzo podobny z tego, co widziałem. Nagrywamy to na streamie, więc wbijajcie na Twitcha, macie linki w opisie tego filmu. I tutaj jest chyba taki koncept, że z tego, co czat mówił, że jak zginiemy, to starzejemy się o rok. Więc w sumie ciekawa koncepcja, fajnie to może wyglądać. I to taki chyba delikatny Souls-like będzie, nie? Okej, dzień dobry. I my się bijemy od razu, nie wiadomo co i jak, chłop, nawet nie znam go. My się bijemy od razu. O kurde. O, dostał chłop, ty, dobre. Nie wiecie, czy da się tą kamerę oddalić? Jakoś fajnie było. O, jest photo mode. Okej, okay, nie wiem, czy tam potrzebne. Czyli tu mamy deflekta, tu mamy jakieś skupienie, tu mamy unik. Kurde, szkoda, że unik jest pod triggerem prawym, a deflekt jest pod lewym tym. Tak trzeba na skos trzymać palce. Ale dobra. Dzień dobry. Mów. Leave him to me. Okay. No. Kurde, jak z buta. Kurde, ale ładnie ten. Ładnie wygląda to. I fajne te ciosy. Świetne kombinacje są. Kurde, ty, jak ja dobry chyba jestem. Ale wbiliśmy do tego dojo, wyjaśniliśmy, Kubra. Ten, to jesteśmy Cobra Kai! Czy nie, czy my jesteśmy od mistrza Miyagi? Kim my jesteśmy, czaty? Musimy zdecydować, czy jesteśmy Cobra Kai? Czy jesteśmy z Miyagi-Do? Bruce Lee. Ja jestem King Bruce Lee, karate mistrz. Dobra. Wow! O ty, jaki Naruto! To jest Itachi! Itachi, co ty zrobiłeś? Itachi! Robijemy się? Halo? Itachi? Aha, dobra, bo on jest z nami, dobra. Ale to my tak wbijamy, to my naprawdę jesteśmy, kurde, z tego. Naprawdę jesteśmy tutaj jakimiś, kurde, niedobrymi typami chyba, trochę. Czy my jesteśmy z klanu Uchiha? Możemy biec. A fajnie graficznie wygląda ta gra, bo to jest taki styl, który się nie postarzeje za bardzo. Anda kore. Siema, to ja. O. O, ale czad. Ole, jaki ten. Czakrę mu całą zniszczyłem. Co jest? Jak ja złapałem butelkę. Ale ty. Ale kozak w ogóle. Ej, to jest dziwne, bo ta gra jakoś daje tak... Tak jakieś satysfakcję rzeczywiście, kurde. O, mamy butlę, dobra, weźmiemy. Sake! No, nie wiem, co daje ten tryb skupienia, pewnie jeszcze się o tym dowiemy. On tak spowalnia. Okej, dużo ich trochę. O kurde. Oj, w oczy go zaatakowałem. Kurde, ej, fajne.
Aj, można wygrać ten. Okej, mamy różne takie ciosy. Ej, fajnie, dobra, to ciekawe. Ciekawe, że tak działa. Możemy wazę zbić, szkoda, że ona była z dynastii Ming. To jest z dynastii Yang. O, mocniejsza. Może to jest Bolesławiec polski? No, chyba nie. No, nieważne. Zobaczmy. Ej, ale ciekawe, nawet fajna koncepcja, muszę przyznać. Fajnie, że te ciosy właśnie wykonujemy, takie różne, różniaste, dzięki tym stylom. Ciekawe, czy można się jeszcze nauczyć jakichś dodatkowych rzeczy. Kurde, ale to my tutaj naprawdę jesteśmy jacyś mściwi. Czy ja mogę zmienić... Czy ja mogę zmienić ramię, jakby żeby kamera była z drugiej strony? Chyba nie, szkoda trochę. Polska wersja Sifu z bonusem BGC, oj nie. Seafood. A ciekawy jest ten styl graficzny. You know why I'm here, don't you? Just step aside. O, mistrz Miyagi. You were a mistake. Mi to na pruszku wygląda, o nie. O nie. I should never have taught you. Now you know too much. Jakie gangusy to w ogóle, co? By returning here tonight, you've given me a second chance. This time I will do what I must. O mai wa mu shindeiru. Zobacz go. Ale walka. To mi się trochę kojarzy z tym. Kojarzy mi się z Johnem Wickiem. Taki rodzaj walki w sumie trochę. O, miało nie być powiadomień. Co jest? No halo. O! No jak to powiadomienie? Halo! Kurde! Wiesz ty co? Wyłączam cię. Cześć, dzięki ci bardzo za subskrypcję. Piąteczka. Ale na nagraniu musisz, Polaku. Cześć, Burmi. Dobry wieczór. Jak widzicie, muszę jakieś bardziej subtelne te powiadomienia zrobić. Chyba nie ma poziomów trudności w tej grze, bo nie widziałem, żeby coś można było ustawić. O kurde. O, dostał bułę. Mam cię. O nie, i w serce, koniec, tak jest. Ale dostał. Oj, my będziemy grali tym dzieckiem pewnie. O, ale jazda, ty. Jaki zwrot akcji w ogóle? Co to, jakiś sztylet czy coś? Show yourself. O kurde. Boy! Are you ready, boy? Ale jazda. Strasznie fajna jest ta grafika, szczególnie tutaj na tych przerywnikach, bo taka jest, tak się kojarzy z jakiegoś anime, takiego, nie wiem, jak z Netflixa na przykład Miłość, Śmierć i Roboty. Po
proszę gość. Yo! Oj, zabił mnie. Fajnie, fajnie. No nieźle. No, pograny. GG, przeszliśmy kolejną grę. Dziękuję bardzo. No i dobra, to już wiemy, dlaczego jest Vengeance. Kurde. Czy teraz walczymy? Oj, to można odepchnąć. Ciekawe, czy to są jakieś kombinacje tych ciosów, też trzeba by było zobaczyć. Fajne intro, że są napisy i jakby tutaj od razu sobie jeszcze ćwiczymy przy okazji. The Fighter. A czy tu jeszcze można... Okej! Okay. Ojoj! Czy jeszcze mamy uniki górne i dolne, tak jakby? No nieźle. No to nie będzie łatwa gra, na pewno. Są kombinacje. Okej, okay, dzięki. O kurde. To będzie ciężka gierka, naprawdę. Ale ładnie wygląda, bardzo mi się podoba do tej pory. Tak jakby... Fajna dynamika jest tej gry. No i niezły klimat. CEO. O kurde. Co babę na... A ona nie miała... Ona nie miała rąk? Czy mi się wydawało? Jednej nie miała chyba. No jest. The leader. W swoich myślach go załatwiłem, ale wjechało Sifu! To jest technika wuszu. Nieźle. No ładnie. Czyli już wiemy, dlaczego idziemy po zemstę. A jak to fajnie pokazane, mamy 20 lat. Jesteśmy młodzi, gniewni. Fire, dobra, z Fajurą będziemy walczyć. He's the one who cut my throat that night. He's the first on my list. Pracuję jako botanik. Mamy różne rzeczy, które możemy zbierać. Kuroki. Powiesz, czy ta baba rzeczywiście nie miała rąk? To dopiero chytra baba. To jakieś bonusy są chyba.
No nie wiem. Bo to ona. Nie, nie wiem. Dobra, zobaczymy, zobaczymy. Składcy. A, dobra, czy tu wybieramy ten... Ale jak to fajnie wygląda. Kurde, bardzo fajnie graficznie się prezentuje. Naprawdę spoko. Jest drzewko! Trzeba je podlewać? Aha, czy tu możemy odblokowywać sobie różne ciosy? To jest skill... Ty, czy to jest naprawdę drzewko skilli i jak będziemy zdobywać kolejne skille, to ono będzie rosnąć? Ale motyw. Zajebisty. Super, super. Buongiorno, padre. No to trzeba iść chyba. A tu jeszcze coś mamy? Czy to możemy coś przećwiczyć? Ta. Czy mamy trening? Dobra. Czy to jest trening? Spoko, spoko. Tam jakieś kije leżały i tak dalej, można sobie było wziąć. Dobra. Czyli squatsy. Zaczynamy tutaj. O! Yugawa Katekio Kurao! Z każdą śmiercią dostajesz nowy skill, ale stajesz się wolniejszy. To też ciekawe. O, kurde. I rozumiem, że jak zginę, to planszę zaczynamy od nowa pewnie, tak? Bo tak się nie stało. They've blocked the entrance to the warehouse. Need to find another way inside. To jest gong. Get lost. Nothing here for you. Siema. Czy my ich zabijamy, czy my ich tylko obezwładniamy? Chyba obezwładniamy, nie? Byśmy poszli do więzienia. Ale w sumie tamci zabili, kurde. No ciekawe, ciekawe. Chciałem iść tak wolno jak kozak, ale... Dobra, tam coś jest, ale tutaj też coś jest. Junkies. I don't think they'll be a problem. Ćpuny jakieś. You looking to score something? Kurde, jak dostał. A ty żyjesz? Czy ja to mogę rzucić jakoś? A mogę, okej. Okay. Ale dostał! Kurde, naprawdę dobrze to wygląda, jeżeli chodzi o te wszystkie kombinacje ciosów i tak dalej. Weźmy butlę, jak się napijemy, to się napijemy, jak się nie napijemy, to się napijemy, no. Chyba na górę, nie wiem gdzie iść. Jak porównanie bitki do Sleeping Dogsów? W sumie to nie wiem, wiesz? Ciężko mi powiedzieć, ja już dawno grałem w Sleeping Dogsy, no ale to jest chyba fajniejsze, no wydaje mi się, że jest bardziej rozbudowane. Dostałem trochę. Pytanie tylko, czy ja mogę się jakoś podleczyć, czy coś? O, tu coś leży, co to? Nie mogę tego podnieść? A, to smartfon! Dobra. Siema. A, ja się leczę z każdym tym. Z każdym powaleniem, okej. Okay. A, butelki zawsze warto wziąć, co? O, przyprawa. Purple Mist. Okej, okay, czy to jest jakiś narkotyk.
Oh fuck. Kurde. Tak on fajnie trzyma ten w ogóle. Kurde. Co się dzieje? Zajebiste to jest. O, dostałem. Kurde, ale mocno oberwałem. Ja pierdzielę. Ale dobra scena, to wygląda jak z jakiegoś filmu. Mi się skojarzyło z tym. Skojarzyło mi się, wiecie, z czym? Z Daredevilem, bo tam też była taka scena, jak w takim korytarzu walczyli. To na jednym ujęciu było kręcone. Było super. Kurde. Tak, bo wiadomo, na razie nie ma. Jedno było, bo mi się Polak wpierdzielił na nagrywanie. Było, było. To na razie wyłączyłem. Musicie wytrzymać, moi drodzy. Kurde, jak obija ich po prostu. Fajne, naprawdę spoko. Bardzo przyjemne. Jakoś tak daje satysfakcję rzeczywiście. Tam są ludki. Ja tak tu eksploruję, bo sprawdzam, czy ja tu jakieś te poszlaki odkryję może, czy coś. O! Bierzemy szczotkę, chociaż rura chyba lepsza. Ale rura mi się kończy, to zobaczymy, czy zamiatamy ulicę. O, fuck! Nie! Nie! Dlaczego? O, nie! Zginąłem. No to można ich rzucić jakoś. Tylko dlaczego tu są cztery? Ground counter. A tu jest weapon catch. Face smash focus. O! To bym chciał. Może to też jest dobre, taki z dobiegu. Flowing cloth. Duck strike. Ooh. Hmm. Dobra, weźmiemy to. Nie wiem. Aha, czy ja muszę zrejzować chyba, tak? Kurde, szkoda, że zginąłem. Aha, ale jesteśmy. Tough after all.
Kurde, trzeba uważać, bo oni mocno tu biją jednak, kurde. O! Puch, puch! O kurde, jak to mnie zablokowało? O, odpalony jakiś chłop! Dobra. Słapany gościu. Puch, ale kurde, niestety obrywaliśmy troszkę od nich. A czy dwa razy Y muszę? I potem ten, dobra. The warehouse. Kurde, no i pierwszy zgonik, niedobry. Niedobry zgonik. Tu można wskoczyć. Tak wygląda jak w Dying Light, że można by było wskoczyć tutaj, ale chyba nie można. O, chciałem tak drzwi otworzyć na kozaka. Co to jest? Max H Unlock. Pick one reward. XP. O kurde. A, czy ja mogę sobie to rozwijać, okej. I tutaj coś mogę wziąć. Health gained. Chyba weźmiemy... Czekajcie, bo to jest maksymalny wiek, na którym to mogę odblokować, to jest 40, czyli to mi się najbardziej opłaca, tak? Bo to... Bo w przeciwnym wypadku, jak jeszcze poginę, to już tego nie odblokuję, rozumiem. Chyba tak. Trzeba szukać figurek w uszu. W oczy. Jump. Paweł Jumper z tego, kurde, chłopa. O, ile pieniędzy. O, siema, chudy. Wyrzuci mnie z powrotem. Fajnie wygląda walka, no naprawdę spoko. Ale poszło. A i to są. Czy jak ja trzymam to, to jest jakby mogę w bezpośrednim tym sparować, ale jak trzymam, to są różne rodzaje parowania. I do tyłu to jest odłapania i tak dalej. Okej. A można i unik robić. Bills. Mamy rachunki. Kurde, ile kasy, to chyba jakiś payday tu był. Kurde, bałem się, że tu spadnę zaraz i zginę, ale chyba tam będzie trzeba zeskoczyć. Ta, no i trzeba. Mam po Dying Light'cie odruch taki, że chciałbym nacisnąć przycisk, żeby zeskanować otoczenie. Do pisuaru, tak jest, takim szczochem jak ty.
Let's go. Come on, speed this up. I don't want to be late for the club. I plan to win big tonight. Who in the fuck are you? Holy shit! Kurde, zajebiście to wygląda. On swojego trafił? Muszę uważać, żeby zaraz znowu zginę. Wow. O nie, no robiłem unik! God damn it! Def, a dlaczego ja się mogę poddać? O co chodzi? Nie wiem dlaczego. Nie czekaj, jak to działa jeszcze. Szkoda, kurde, wydawało mi się, że robiłem uniki, a tu nie pykło. Aaa, lipa. Czy ja tędy nie wlazłem? Nie. How the fuck you get in here? With great difficulty. I bet your key's gonna make things a lot easier. Don't even think about it, asshole. This is a tour you can take. It ends here and... Kurde. Bo to jak... Ale prawie zginąłem znowu. Ten pasek na dole to jest taki jakby ten do przełamania, nie? I trzeba, kurde, uważać, bo on jak się kończy, to jest niedobrze, kurde, wtedy. Weapon durability. Czy ja to chcę, kurczę? Aha, jedną bierzemy tylko nagrodę. Dobra, ale structure regain to nam się przyda raczej. Bo structure to jest ten pasek na dole chyba, nie? Kurde, nie jest tak łatwo, jakby się wydawało. Ja jestem może mistrzem kung fu. Kutarate łamane przez hudo, ale trzeba uważać. Trzeba uważać. Pilotażowy odcinek Transport Fever 2 na YouTube? Nie, no nie wiem, to takie gry ciężko chyba pokazywać. Tak mi się wydaje, że ciężko będzie z Transport Feverem. Okej, czyli tutaj mamy kokainum. You're sure about that? Kung Fu? Honestly, it amazes me how long you've lived. Zdawało mi się, że ją dziabnę. Za blisko trochę podszedłem chyba. To chyba trochę można się skradać mimo wszystko, tak mi się wydaje, bo jeżeli ja ich zaatakuję od tylca, to oni są od razu na ten. Ale jak się schyliłem i go załatwiłem tym. Najpierw trzeba załatwić typa z bronią. Ładnie, dobrze idzie. Ach,
Ale kurde, muszę uważać, bo jeszcze ten Rumble in the Hangar. Muszę uważać, bo jeszcze kurde łatwo jest ten. Ja nie wiem, czy jak mnie atakują, to czy tutaj muszę jakiś konkretny unik zrobić, czy jak to działa? Dobra, metal jest chyba lepszy niż drewno. Purple Flower. Mamy butle. Tu jest ten cały narkobiznes. Czy tam była butelka do podniesienia chyba tylko. Się zastanawiam, czy tutaj warto gdzieś w ogóle sprawdzać, czy jeszcze jakieś rzeczy możemy podnieść. Myślałem, że to tutaj coś dzwoni, tak dziwnie. Nie, to jest chyba chill. No pewnie dałoby się tutaj obiec bez żadnej walki. O, siema! Step aside. I don't want to have to hurt you. You must be joking. Dobra, jeden trafiony. Dobrze, gruby zdjęty. Woo, baby, it's a triple! Woo, baby, it's a triple! Tak zrobiłem, tak było, ładnie. Ale było lane. Chłopy dostali lany poniedziałek, kurde. Ej, naprawdę spoko gierka, kurde, naprawdę ciekawa. A tak nie byłem do końca przekonany, czy ją kupić, a jednak to może nie była taka zła decyzja. Dobra, mamy w uszu. Czy ja chcę te weapon durability teraz brać? Czy to mi będzie tak potrzebne? Bo nie zawsze mam broń, więc może lepiej coś innego wziąć? Na przykład z tą strukturę maksymalną. Death counter. Aha, to resetuje, okej, okay, czy to resetuje tak. A pokaż mi tutaj, bo możemy te skille sobie wziąć chyba coś, nie? Strong sweep. To raczej nie. Weapon catch. Environmental Mastery, to mogłoby być ciekawe. Fast and evasive ten. Myślicie, że z tym damy radę? Bo się boję, że będzie za dużo przycisków. Hold after parry. Duck strike. Tak ciężkie tu jest trochę, nie? Rising Strike. Dobra, weźmy to. Niech będzie to. A tutaj weźmiemy... Dobra, no weźmy ten Weapon Durability na razie, skoro to mamy ograniczenie wiekowe na to. A jeżeli to wymaksuje, to się zmienią te skille ciekawe, czy... Czy to już jest cały czas to samo? I don't know, mate. Mam nadzieję, że zaraz już tą planszę skończymy, bo tak trochę czasu już nam tutaj leci, ale... No ale co zrobisz? Jak się bijesz, to się bijesz, tak? Dzień dobry, zostałam Jolkę. Keycard, dobra. To jest też ciekawe, bo takie całe dochodzenie tutaj prowadzimy. Ale to też fajnie działa, bo to tak trochę... Tak łechcze to takie poczucie zbieractwa tutaj, nie? Żeby to wszystko pozbierać, posprawdzać i to potem fajnie wygląda, jak mamy skompletowaną taką całą tablicę. Jak będziesz starszy, to już tego nie wykupisz, okej. Okay. Oho. Jest botanik. The one who cut me. Ty co jest? To jakiś Genji. Znaczy ten, Hanzo. O, tu jaki napalony.
tu nie jest łatwa walka. Kurde! Ciężko! Ciężko! God damn it! No i co? I muszę zrealizować, tak? Kolejny ten... Fuck. Czuję, widzowie, że chyba przegramy to. Tu ładna kontra była. Dobrze! Nawet nie do końca wiem, jak to zrobiłem, ale... O nie, druga... No nie, co to jest szef, kurde, z Dark Soulsów, że on ma, kurde, dwie fazy? O fuck, jaki ty, tryb mędrca odpalony. Jaki bambus z niego. Co jest? Oj, będzie tu ginięte. No, z 40 lat będę miał w tej grze. Teraz. Masakra, no dramat jest, kurde! Ojejku! No i do końca wiem, jak te parowanie działa, czy ja muszę... Czy ja muszę... się po prostu odpowiednio... O, teraz zrobiłem unik. Dobrze, napyrę go. Czy muszę uniki jakby brać? No, wydaje mi się, że mnie nie trafił. Dobry teraz... Dobry moment. Nie, no jak to? God damn it! Kurna, milion lat będę miał teraz. Co jest? Dobra. Hotu. Oh fuck. Fuck. Zaraz będziesz starszy niż IRL. Uspokójcie się, kurde. To nie jest takie proste. Hejterzy, kurde. Do 70 lat można dojść. Oh fuck a laka. No dobrze. Czy ja wróciłem do domku? Chyba wróciłem do domku. Jestem starszy, mądrzejszy, silniejszy.
Nieźle. Kurczaczki. Jak mi poszło? Fatalnie? Bardzo źle? No chyba nie, no jakoś to poszło. Bo widzicie, ja nie do końca wiem, czy ja powinienem parować tylko tak, żeby parować, czy powinienem parować i potem jeszcze robić te uniki jakby kierunkowe. To muszę rozkminić, bo to mi na pewno dużo pomoże, albo mi dużo przeszkadza tak naprawdę, bo wydawało mi się, że w przypadku tych zwykłych przeciwników wystarczy sparować w odpowiednim momencie, a tak to nie wiem, do IRL brakowało mu jeszcze 10 lat. A wy jesteście. I co, to drzewko urosło, bo nie wiem. 26 lat, nie jest źle, myślę, że spoko, jakby to tak testowo, próbnie jest okej. Także moi drodzy, będziemy kończyć ten odcinek, bo tutaj i tak już nam pykło 46 minut ponad. Kurde, bardzo spoko giereczka, bardzo mi się podoba, także myślę, że będziemy sobie grali na streamie. Także zapraszam was do oglądania, jeżeli będziecie chcieli, to pewnie jeszcze ponagrywam coś i wrzucę na YouTube'a, także dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć całą serię z tej gry. Przypuszczam, że ona nie jest jakaś taka długa, no bo to trzeba po prostu poubijać tych gości. No, tylko pytanie, czy nam się uda to zrobić, czy najpierw wykitujemy ze starości, ale nie wiem, zobaczymy. Moje pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne, bardzo fajnie się bawię, chociaż nie chciałem tej gry właściwie kupować, także dziękuję czatki, że mnie namówiliście do tego, żeby to zrobić. Dziękuję wam również za oglądanie tego materiału, jeżeli oglądacie go na YouTubie i trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, nie zapomnijcie o komentarzach i łapce czy łapkach, ile dacie, tyle dacie tych łapek, niech będzie, jak będzie ich 2 miliony, to jadę na Malediwy. Także trzymajcie się, dzięki bardzo, do zobaczenia, cześć.